You don't pick stocks, you pick companies. Yeah. That's exact. but when I was 11 I picked stocks. I had the whole wrong idea. I thought stocks were things that went up and down and I charted them. I read books on technical analysis. I read everything and I thought the important thing was to predict what a stock would do and predict the stock market. And then I read Ben Graham and I realized that I was doing it exactly the wrong way when I read the book. The intelligent investor and at, from that point I never bought another stock. I bought businesses that happened to be publicly traded. But I became an owner of a business and I did not care whether a stock went up or down the next day or the next week or the next month or the next year. And I didn't have any idea what it would do. I didn't know what the stock market would do, but I knew businesses, I think minute, Warren Buffett nauczył całą polską społeczność inwestorów żeby nie skupiali się na krótkoterminowej zmienności, która jest obecnie na rynku. Chyba, że jesteś spekulantem. Oczywiście, wtedy jest idealna pozycja, znaczy idealny czas do zajmowania pozycji, kiedy masz przecież spadki na S&P 500 po minus 4% w jeden dzień. Niesamowity czas na spekulacje. Ale jeśli jesteś inwestorem indywidualnym, długoterminowym, na przykład w ruchu FIRE, tak jak ja, kiedy realizujesz ten cel ruchu FIRE, chcesz przejść na wcześniejszą emeryturę, być niezależnym finansowo i skupiasz się na tym, że teraz będziemy lecieli w dół jeszcze głębiej. Robert kiesaki krzyczy, wiesz, apokalipsy największy. Mówi: sprzedawajcie wszystko, kupujcie srebro, które jest niedoszacowane. Bo y, ponieważ nadchodzi wielka apokalipsa i krach. Tylko kupcie jeszcze książkę. Bogaty syn, biedny ojciec. Z drugiej strony, macie byków, którzy mówią, no to już dołek jest za nami. Teraz tylko demon. Teraz do wyborów lecimy, lecimy to demon, kupujcie teraz. I za każdym razem znajdzie się <grym> wykres do jakiejś tezy. Jak mamy tutaj dla niedźwiedzi, dla niedźwiedzi i dla byków wykresy, które powinny uświadomić niektórych w decyzjach inwestycyjnych. Mamy korelacje, bardzo wysokie korelacje wykresów z 1962 roku versus dzisiaj, czy z 2008 roku versus dzisiaj. I zarówno niedźwiedzie i byki mogą mieć rację. Mamy 2015 czy 1973 versus dzisiaj. Bardzo silne korelacje, zarówno dla byków i dla niedźwiedzi. Każdym razem możemy dopasować wykres do naszej tezy czy do naszego sentymentu, czy do naszego przekonania, że rynek poleci w dół albo albo już nie poleci. W zależności od tego, czy jesteśmy bykiem, czy niedźwiedziem, zawsze coś się znajdzie. Artykuł w sieci czy właśnie wykres. Jakiś czas temu zrobiłem nawet ankietę na YouTube i na Twitterze. Sprawdzaliśmy sentyment, czy obecne wzrosty na S&P 500, bo wtedy był rajd właśnie spółek wzrostowych, spółek właśnie S&P 500, wiecie, odbiło bardzo mocno od minus tam 22, od, od minus 22 od all time high na minus 10 już, czyli wszyscy, już wszyscy wtedy myśleli, że już koniec jest rynku niedźwiedzia. Okazało się, że to był rajd, który był, został zgaszony, no i dużo osób wtedy ogłaszało, że to będą głębsze spadki poniżej poziomów z maja i czerwca i jeszcze ich nie przebiliśmy, jeszcze nie przebiliśmy dołem 1666, 36 tam są, więc około 3000 głosów zostało oddanych. 70% do 30 było za tym, że będą jeszcze głębsze spadki. Większość osób sądziło wtedy, że będą głębsze spadki. Jeszcze ich nie przebiliśmy. Ale ja ci wam nie powiem, czy przebijemy, czy nie. Ja wam pokażę to, co tutaj Warren Buffett powiedział. Nie kupujemy akcji, kupujemy biznesy. OK? Co za tym idzie? Oczywiście kupujemy akcje tych biznesów, ale jemu chodzi o to, że nie patrzymy na wykresy i mówimy o. Teraz to góra, teraz to dół. I to jest rzecz, której się nauczyłem w ostatnim czasie, żeby na nie patrzeć, nie słuchać ludzi z apokalipsy, ale też i permabulów, żebym sam się takim nie stawał. Ja po prostu kupuję te biznesy, w które ja akurat wierzę. I pokażę Wam dzisiaj mój portfel. Znowu podsumujemy, bo już nie da, jakiś czas temu było na zielono. Tutaj było gdzieś 200-300 dolarów na plus. I wtedy już, o fantastycznie, już teraz tu, tylko tu demon. Rynek pokazał swoje. Ale to, co ja pokażę rynkowi to moją konsekwencję. Moją konsekwencją jest wpłata 1150 dolarów dzisiaj na właśnie te konto, żeby zainwestować znowu, wrzucić w rynek za 1150 dolarów i nie czekam na to, czy rynek poleci do góry, czy znowu spadnie. Nie czekam na wejście w jakieś spółki, nie patrzę na timing tego, tej inwestycji, tylko skupiam się na tym, żeby po prostu mieć więcej czasu spędzić w rynku. Jak widzicie, każda ta kropka to jest wpłata i w tym roku ja zintensyfikowałem swoje wpłaty. I dzisiaj przekroczę pozycję, już łączną inwestycję 19 tysięcy dolarów. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu już to będzie powyżej 20 tysięcy dolarów zainwestowane w rynek akcyjny. I tak dalej. Z każdym miesiącem konsekwentnie wykonuję swoje zadanie. Dzisiaj znowu kupuję moje ulubione korporacje, bo jestem, jestem przekonany, że zauważymy w mniejszym czy większym stopniu. Już zauważamy tak naprawdę, ale sądzę, że przyspieszy ten trend korporatyzacji, czyli przejmowania. Przejmowania coraz większej części naszego życia przez korporacje. Czy tego chcę, czy tego nie chcę? Bo ja oczywiście nie chcę, żeby korporacje dominowały w naszym życiu. Uwielbiam małe biznesy i małe startupy. Ale to nie jest, ja nie chcę mieć racji, ja chcę zarabiać pieniądze. Nie chcę, żeby, wiecie, to nie jest tak, że ja coś chcę i to się wydarzy. Po prostu życie i świat idzie czasami w inną stronę, niż byśmy chcieli. No, ale sądzę, że korporacje będą przejmowały nasze życie, więc ja nie sądzę, że rozwiązaniem na to jest kupowanie złota czy srebra na przejmowanie życia i dominacji korporacji nad nami, tylko właśnie kupowanie tej korporacji. I kupuję dalej swoje korporacje, które ostatnio przejmowały inne spółki, które były startupami i świetnie się zaczęły rozwijać i zostały sprzedane za wiele miliardów dolarów. Kolejny raz jedna z dużych korporacji pokazuje swoje produkty i mówisz: Nic, nic nadzwyczajnego, a i tak. Niesamowite, będą miały przychody właśnie z tych produktów I, i tak dalej. I tak się będzie to właśnie toczyło. Z roku na rok, z dekady na dekadę, coraz większe korporacje będą coraz większe i będą przejmowały coraz większą część naszego życia. Czy tego chcecie, czy tego nie chcecie? Wiem, że to może być takie fatalistyczne, że może być to smutne, ale po prostu to robię, konsekwentnie kupuję. Korporacje. Mój portfel obecnie wygląda w ten sposób, że dominują cztery duże korporacje: Google, Apple, Microsoft i Amazon. Planuję tutaj właśnie jeszcze zintensyfikować swoją tutaj pozycję i dołożyć właśnie te 1150 dolarów w te cztery korporacje. Chcę, żeby one stanowiły taką bazę moją emerytalną, bo sądzę, że za 10 lat będziemy widzieli w jakiejś czy mniejszej, czy większej formie właśnie te korporacje, które mają przewagę rynkową, prawną, podatkową, produktową i usługową. I na przykład. Każda z tych korporacji tutaj mega się rozwija jeśli chodzi o technologię chmurową i coraz większe mają przychody jeśli chodzi o chmurę. Na przykład taka technologia chmurowa przynosi bardzo duże profity z bardzo wysoką marżą. I to jest kolejny dowód na to, żeby kupować takie korporacje. Muszę wrócić do tej serii korporatyzacja, tam mam przygotowane te odcinki, ale brakowało czasu na nagranie. Ale to co chciałem właśnie dzisiaj wam pokazać. Więc ta strata oczywiście jest tylko i wyłącznie punktowa. Ja przez następne miesiące chcę akumulować jeszcze więcej korporacji, w realizować strategię i cel ruchu FIRE, czyli odkładania jak najwięcej nadwyżek finansowych na rynkach finansowych, inwestowania właśnie w biznesy. To jest mój cel i mam nadzieję, że podobał wam się ten materiał. Wszystkiego dobrego. Więcej w opisie. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. No i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.